W dzisiejszym komentarzu nie będzie ani o głośnym wywiadzie z generałem Pytlem, który uważa, że Mateusz Morawiecki może być rosyjskim agentem, ani też o prawicowych mediach, które sugerują, że Donald Tusk w Poczdamie mógł spiskować z kanclerzem Olafem Scholzem w sprawie rewizji polskich granic. Zapraszam. Ja nazywam się Piotr Trudnowski, to jest komentarz na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTubie i na platformach podcastowych. W dzisiejszym odcinku chciałem porozmawiać o czymś ważnym i poważnym, a od czego takie plemienne spiny jak te przywołane na samym początku odwracają naszą uwagę, czyli o potencjalnej zmianie ordynacji wyborczej i przesunięciu wyborów. Projekt w sprawie przesunięcia wyborów trafił właśnie do Sejmu, znamy już jego szczegóły. Ja sądzę, że to może być nie ostatni akt legislacyjny w tej kwestii, dlatego uważam, że tym powinna zajmować się opozycja, o tym powinny dyskutować media, a nie zajmować się tymi czy innymi teoriami spiskowymi jednej albo drugiej strony, bo trzeba przyznać, że te teorie spiskowe brzmią coraz bardziej absurdalnie i prawdę mówiąc są coraz bardziej zasmucające w poważnej rzeczywistości geopolitycznej, w rzeczywistości wojny Rosji z Ukrainą. Powinniśmy bardzo uważać na słowa, bardzo uważać na tezy, które w debacie publicznej się pojawiają. Niestety i polscy politycy i polskie media chyba nawet bardziej po stronie opozycyjnej niż po stronie pisowskiej raczej nie myślą o tym, żeby w język się gryźć. Dlatego w tym odcinku chciałem porozmawiać właśnie o tej ordynacji i tak naprawdę ostrzec opozycję przed pewnymi czarnymi scenariuszami, które moim zdaniem mogą się zrealizować w związku z tym, że projekt trafił już do Sejmu, ale zanim do tego przejdę, krótko chciałem Was przeprosić za dłuższą przerwę w nagraniach. Niestety miałem problemy zdrowotne, miałem problemy z gardłem, miałem poumawiane spotkania, debaty, musiałem oszczędzać gardło po to, żeby móc na nich wystąpić, choć i tak trochę głosu mi tam brakowało. Mam nadzieję, że teraz już da się plus minus mnie słuchać, choć cały czas mam wrażenie, że nie jest najlepiej. I przy tej okazji uznałem, że warto Wam przypomnieć o tym, że Klub Jagielloński to nie tylko moje komentarze na YouTubie, ale też cały szereg różnych formatów, którym warto się zainteresować. Przede wszystkim chciałem pochwalić się tym, że wystartowaliśmy na razie eksperymentalnie i trochę chałupniczo z nowym formatem na YouTubie, czyli programem Szanowne Państwo, który jest publikowany w sobotę o godzinie 12 na naszym kanale YouTube'owym i na naszym kanale podcastowym, tym samym, na którym znajdziecie moje komentarze i klubotygodniki. To rozmowy dyrektora Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Pawła Musiałka o sprawach naprawdę ważnych, a nie takich głupotach, o których bardzo często dyskutuje się na Twitterze, rozpisuje się w mediach, o których dyskutują politycy w programach publicystycznych i tak dalej, czyli o poważnych państwowych wyzwaniach, które przed nami stoją. W pierwszym odcinku Paweł rozmawiał z Marcinem Kędzierskim, znanym Wam pewnie z łam Klubu Jagiellońskiego i nie tylko, na temat tego, co katastrofa na Odrze powiedziała nam o stanie państwa. Wiele ciekawych tez, które warto, żebyście poznali. W drugim odcinku gościem była Monika Morawiecka, doświadczona menedżer publiczna z sektora energetycznego, która z Pawłem dyskutowała na temat tego, jak przygotować się na tę zimę, jaka ta zima będzie, w jakiej sytuacji jest polska energetyka, czego powinniśmy się spodziewać, na co powinniśmy tej zimy uważać. Bardzo ważny odcinek, no właśnie, na przygotowanie do tego trudnego sezonu, który przed nami. Zachęcam Was do obejrzenia tych odcinków, które już są, a w sobotę o 12 kolejny ciekawy odcinek. Gościem Pawła Musiałka jest Mirosław Barszcz, doświadczony znów menedżer publiczny, były minister budownictwa, były wiceminister finansów, wreszcie szef spółek odpowiedzialnych za wdrożenie programu Mieszkanie Plus. Opowiada o tym, co w programie Mieszkanie Plus, uwaga, uwaga, się udało i dlaczego opinia publiczna uważa, że projekt się kompletnie nie udał. Bardzo wiele ciekawych uwag, przemyśleń, doświadczeń dotyczących polskiego rynku mieszkaniowego. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby kiedy ta rozmowa już się pojawi, również ją obejrzeć. Klikajcie w te odcinki, dajcie nam znać, co sądzicie o tym formacie. On jest na razie technicznie bardzo chałupniczy, ale mamy nadzieję, że kiedy się dotrzemy, będziemy znali Wasze opinie, będziemy znali Wasze oczekiwania. To zarówno te bieżące komentarze, jak i ten nowy format podrasujemy od strony technicznej, audio i od strony wizualnej. Jeszcze w tym roku będziemy Was prosili o wsparcie w tym zakresie, ale na razie najważniejsze są Wasze obejrzenia i komentarze. Ale to nie wszystko. Oczywiście cały czas publikujemy podcasty.
Poza tym, co standardowo, czyli odcinki międzymiastowe, odcinki kultury poświęconej, ukazują się na bieżąco. Andrzej Kochut wrócił z po amerykańsku, są już dwa nowe odcinki, formaty moje i Pawła znajdziecie tutaj na stronie Klubu Jagiellońskiego w zakładce Klub Jagielloński w tej ramce poświęconej podcastom i nowy podcast oddziału katowickiego Klubu Jagiellońskiego Szyb Kultury. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy na platformach podcastowych, na Spotify'u, na Google Podcast, na Apple Podcast. Warto tych różnych formatów spróbować, sprawdzić je, wysłuchać, znaleźć coś dla siebie, subskrybować, zostawiać nam na ten temat komentarze, bo w tej dziedzinie też staramy się cały czas rozwijać. I na koniec przypominam o tym, że mamy drugi kanał, Klub Jagielloński Debaty, na których też w ostatnim czasie więcej zaczyna się dziać. Ja w tym tygodniu razem z Krzysztofem Bosakiem, Kacprem Kitą i Cezarym Boryszewskim rozmawiałem na temat nowej prawicy i tego, czy ona jest sojusznikiem polityki chrześcijańskiej. Tę debatę znajdziecie na tym kanale, ale nie tylko ją, bo więcej takich dyskusji, na przykład w gorącym niedawno temacie polityki alkoholowej, dyskusja pomiędzy Janem Śpiewakiem a Markiem Jakubiakiem na temat tego, jak ta polityka alkoholowa powinna wyglądać. To jedna z wielu debat, które tam znajdziecie. Zachęcam Was do tego, żebyście śledzili naszą działalność, wiedzieli, że ona jest szersza, bo to przecież poza tymi formatami audio-wideo też raporty, artykuły, cała działalność portalu klubjagielloński.pl. Wszystko to robimy dzięki temu, że niektórzy z Was są gotowi nas wspierać finansowo. Bardzo serdecznie o to proszę, żebyście również do tego gremium dołączyli. Natomiast przechodząc do właściwej treści tego odcinka, w czwartek w Sejmie pojawił się wreszcie projekt dotyczący przesunięcia wyborów samorządowych. Projekt zakłada przedłużenie kadencji aktualnych organów jednostek samorządu terytorialnego do 30 kwietnia 2024 roku, czyli mniej więcej o pół roku, i zakłada, że wybory samorządowe będą się odbywały pomiędzy marcem a kwietniem 2024 roku. Co to oznacza, co to nam mówi? Ja już o tym i pisałem, i mówiłem zasadniczo, pisał też o tym na naszych łamach profesor Jarosław Flis. Wybory samorządowe w terminie, który pokrywałby się z wyborami parlamentarnymi, to był duży kłopot, to był duży problem, to nie było dobre rozwiązanie, bardzo niebezpieczne z punktu widzenia przejrzystości kampanii publicznej, niebezpieczne z punktu widzenia tego, żeby wybory samorządowe i wybory parlamentarne dobrze odzwierciedlały realne sympatie Polaków, wreszcie niebezpieczne z tego powodu, że gdyby wybory samorządowe odbywały się razem z wielką ogólnopolską kampanią sejmową, to tak naprawdę ruchy lokalne, kandydaci lokalni, ruchy miejskie byłyby tak naprawdę na przegranej pozycji, bo całą uwagę kradłyby wielkie partie, walka pomiędzy PiS-em i antypisem, między Platformą a formacją Jarosława Kaczyńskiego. Dobrze, że te wybory mają być przesunięte, aczkolwiek, no i tu pojawia się pierwszy kłopot, przesunięcie ich na marzec, kwiecień 2024 roku oznacza prawdopodobnie, że odbędą się one w nieco ponad miesięcznej przerwie od głosowania do Parlamentu Europejskiego, które również czeka nas najprawdopodobniej w maju 2024 roku, więc jakkolwiek uzasadnienie tej ustawy jest sensowne, to sposób, w jaki wybory zostały przełożone, nie do końca rozwiązuje te wszystkie problemy, bo co prawda przerwa pomiędzy jednymi a drugimi wyborami nie będzie wynosiła tygodnia czy dwóch, a takie prawdopodobieństwo było, no ale będzie wynosiła maksymalnie miesiąc i część tych problemów związanych z finansowaniem kampanii, z wpływem jednych wyborów na drugie, z wyzwaniami, które stoją przed organami wyborczymi, będzie aktualna. No i z tego powodu mam takie ambiwalentne uczucia co do tego projektu. Wydaje mi się, że można było poszukać chociażby nieco wcześniejszego terminu na te wybory. Gdyby to nawet było miesiąc wcześniej, to wydaje się, że byłoby to nieco bardziej roztropne rozwiązanie, bo faktycznie byśmy tych problemów uniknęli. Tak, jest pewien znak zapytania, pewien kłopot, no ale właśnie, chyba lepsze jest to rozwiązanie niż to, gdyby wybory miały się odbyć jesienią 2023 roku. Ale gdyby chodziło tylko o wybory samorządowe, to prawdę mówiąc nie warto byłoby poświęcać temu całego odcinka, zwłaszcza, że już na ten temat mówiliśmy, na ten temat pisaliśmy na naszych łamach. Dla ekspertów, tych osób, które naprawdę procesem wyborczym bardzo się interesują, sprawa jest znana, jasna, znają argumenty, pewnie tak naprawdę większość osób zgodzi się z tym, że pomysł nie jest zły, choć opozycja raczej będzie stawała do niego w kontrze. Ale kłopot leży gdzie indziej, ponieważ cały czas w debacie publicznej pojawiają się głosy o tym, o czym ja już wielokrotnie mówiłem, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa próbę wprowadzenia poważnej zmiany ordynacji do Parlamentu Krajowego, czyli takiej zmiany ordynacji, która
sprawi, że zamiast wybierać posłów w 41 okręgach, będziemy ich wybierali w 100 okręgach. Co to w praktyce oznacza? W praktyce oznacza to radykalne podwyższenie progu wyborczego, prawdopodobnie dla takich partii, które mają równomierne poparcie w całym kraju. Będzie to poparcie rzędu nie 5%, tak jak dzisiaj, ale bardziej 10%, być może w niektórych przypadkach nawet większej liczby głosów, która jest, będzie potrzebna do tego, żeby w takich 100 okręgach móc wystartować. Głosy z obozu rządzącego na ten temat płyną bardzo różne. Z jednej strony Adam Bielan, znany maher od koncepcji na to, jak prawo wyborcze i ogólnie kampanie wyborcze mają pomagać rządzącym, mówi o tym, że tą decyzję trzeba będzie niebawem podjąć, że tego czasu jest niewiele, bo przecież zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego takie zmiany muszą być przeprowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem wobec wyborów, więc mówi o tym, że te zmiany muszą się wydarzyć w tym roku. Z drugiej strony w czwartek również Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej powiedział, że takie prace trwają, ale raczej Prawo i Sprawiedliwość nie zakłada, że je się uda przeprowadzić na najbliższe wybory w tej kadencji, że uda się to załatwić tak, żeby te wybory w 2023 roku już zgodnie z tymi zasadami były realizowane. No i można powiedzieć, cały czas nie wiemy, co się dzieje, sygnały płyną sprzeczne, ja cały czas uważam, że odejście Jacka Kurskiego z Telewizji Polskiej zwiększa szanse na to, że pojawi się próba przeforsowania tej zmiany w ordynacji, która będzie miała potężne znaczenie dla całej sceny politycznej. I z tego powodu chciałem ostrzec opozycję, chciałem zwrócić uwagę sympatykom opozycji, że to jest naprawdę ważny temat i należy mu się przyglądać. I można się spodziewać tego, że pojawią się pewne, no właśnie, skomplikowane haczyki i pułapki w całym tym procesie powstawania tego projektu. No bo po pierwsze, mamy już projekt zmiany ordynacji dotyczący co prawda zmiany w zakresie przesunięcia wyborów samorządowych, ale ja bym zupełnie nie wykluczał tego, że w toku prac nad tym projektem, na jakiejś komisji, na dość późnym etapie procedowania tego projektu pojawi się wrzutka wprowadzająca 100 okręgów od 2023 roku i tak naprawdę opozycja okaże się niegotowa do tej dyskusji, media nie zdążą się tym w wystarczający sposób zainteresować, środowiska eksperckie, obywatelskie nie będą gotowe do tego, żeby uświadomić opinii publicznej, na czym polega problem i że tak naprawdę mamy do czynienia ze zmianą sposobu wybierania polityków w Polsce, która może zmienić całą scenę partyjną, do tego zaraz jeszcze przejdę. No i w ten sposób Prawo i Sprawiedliwość, jak to ma w zwyczaju, wywoła nagłą, wielką awanturę i będzie mówiło, i tak musimy przesunąć wybory samorządowe, bo kazała Państwowa Komisja Wyborcza, oni są tego zwolennikami, takie są rekomendacje ekspertów. No a przy okazji załatwiamy tę drugą kwestię, która też wydaje się mieć sens. Opozycja będzie niegotowa, nierychliwa i będzie podobnie jak z ordynacją do Parlamentu Europejskiego w 2018 roku, kiedy sprzeciw opozycji był dość słaby i my w Klubie Jagiellońskim musieliśmy podjąć bardzo intensywne działania, żeby prezydenta Andrzeja Dudę przekonać do zawetowania tamtej ordynacji, której sens był mniej więcej taki sam jak tej ordynacji, o której mówimy dzisiaj. Więc ten pierwszy haczyk, pierwsza pułapka na opozycję może polegać na tym, że właśnie te rozwiązania dotyczące 100 okręgów pojawią się w toku prac nad przesunięciem wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Ale to dopiero pierwszy haczyk. Drugi haczyk tak naprawdę jest haczykiem na Andrzeja Dudę. No bo wiemy o tym, że Pałac Prezydencki z wątpliwościami patrzy na ten projekt dotyczący zmiany dotyczącej 100 okręgów, ale jeżeli te dwa projekty będą połączone, jeżeli będą pojawiały się argumenty, że Andrzej Duda nie powinien wetować tej ustawy, no bo to nie uniemożliwi przeprowadzenie solidnie wyborów samorządowych, to może się pojawić argument, który ułatwi prezydentowi Andrzejowi Dudzie nie wetowanie tej ustawy i wtedy albo skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego, albo ją po prostu podpisze. I tutaj bardzo duża zasadzka na opozycję. Opozycja pewnie dla zasady będzie mówiła o tym, że jest tak samo jak przeciwko 100 okręgom, tak samo jest przeciwko przesunięciu wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Ja uważam, że to jest bardzo niebezpieczne podejście, bo tak naprawdę opozycja powinna być zdolna do tego, żeby te dwa projekty rozdzielić i dać przestrzeń Andrzejowi Dudzie
do zawetowania tej wspólnej ustawy. Mianowicie opozycja powinna złożyć taki sam projekt dotyczący przesunięcia wyborów na wiosnę, być może o ten miesiąc wcześniej, wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Powinna ją szybko przeprocedować, przeprowadzić przez Sejm, przeprowadzić przez Senat, nie dokonywać tam opóźnień, nie blokować tych 30 dni, tak żeby Andrzej Duda miał czas na to, żeby zawetować tą pierwotną ustawę i móc poprzeć tą. Jeżeli opozycja od samego początku będzie mówiła, że jest przeciwna przesunięciu wyborów samorządowych, to tak naprawdę to sklejenie tych dwóch projektów może bardzo utrudnić manewr prezydentowi Andrzejowi Dudzie i ostatecznie może skończyć się tak, że on pomimo wątpliwości tę ustawę podpisze, a opozycja, opowiadając się tak naprawdę za projektem bez fundamentalnego, dużego dla siebie znaczenia, jednocześnie nie będzie zdolna do tego, żeby przekonać prezydenta do zatrzymania projektu, który naprawdę radykalnie zmieni polską scenę polityczną. No i wreszcie trzecia pułapka, trzeci haczyk, który ja tutaj potencjalnie widzę, to również kwestia tego, że co by się stało, gdyby ten projekt został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby tak się wydarzyło, że projekt przejdzie, 100 okręgów przejdzie, Andrzej Duda powie, chciałbym, żeby te przepisy dotyczące samorządów weszły od razu, ale co do tej ordynacji mam poważne problemy, niech wypowie się Trybunał Konstytucyjny, to będziemy mieli taką zawieszoną strzelbę. Nie będziemy wiedzieli, kiedy Trybunał Konstytucyjny wypowie się w tej sprawie, kiedy uzna te przepisy za konstytucyjne lub niekonstytucyjne. Możemy założyć, tak jak była dotychczas praktyka, że Trybunał Konstytucyjny powinien podjąć taką decyzję maksymalnie pół roku przed rozpoczęciem procesu wyborczego, którego zmiana ordynacji dotyczy, ale wynika to tylko i wyłącznie z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które aktualny Trybunał Konstytucyjny może twórczo zreinterpretować albo zmienić, więc tak naprawdę do samych wyborów będzie wisiała ta strzelba, nie będzie wiadomo, co się wydarzy, no i może to sprawić, że nastroje na rzecz potencjalnego zjednoczenia opozycji, projektu, który wydawało się, że po wypowiedziach Donalda Tuska na temat aborcji już jest tak naprawdę martwy, ożyją z nową siłą i będzie się pojawiała taka emocja, że opozycja, ta na lewo od PiS-u, od PSL-u, przez Hołownię, przez Koalicję Obywatelską, aż po Lewicę, musi iść razem, bo wiemy, że Kaczyński jest nieprzewidywalny i do ostatniej chwili może przez Trybunał Konstytucyjny wprowadzić te zmiany ordynacji, jeżeli wtedy nie będziemy gotowi do zjednoczenia, to będzie poważny kłopot. Oczywiście to są trochę takie spiskowe scenariusze, ale na takie spiskowe scenariusze tak naprawdę politycy opozycji zawsze powinni być gotowi, bo to jednak jest praktyka zmiany prawa, praktyka procesu legislacyjnego, rzeczy dużo poważniejsze i dużo bardziej realne niż te teorie spiskowe, którymi zajmują się na co dzień na temat ruskich uwikłań Mateusza Morawieckiego, bo tutaj tak naprawdę te teorie spiskowe mają dużo więcej sensu i polecałbym politykom opozycji, żeby nad tym się zastanawiali i do tego się przygotowywali. Co oznaczałaby ta zmiana ordynacji wyborczej na 100 okręgów? Po pierwsze, oznaczałaby tak naprawdę zniknięcie czy zepchnięcie ze sceny politycznej Konfederacji. Przy takim poparciu, jakie dzisiaj ma Konfederacja, w granicach 7, 8, maksymalnie 10% poparcia. Ja myślę, że Konfederacja może liczyć na takie poparcie w kolejnych wyborach, bo myślę, że ta zima będzie jej sprzyjała. Tak naprawdę Konfederacja ze względu na strukturę swojego poparcia nie będzie miała szans na samodzielne przekroczenie progu wyborczego. Szerzej o tym pisałem na łamach portalu klubjagielloński.pl. Znajdziecie link do tego tekstu w komentarzach. Tam jest to bardzo szczegółowo opisane, dlaczego zmiana ordynacji jest dzisiaj w interesie PiS-u i dlaczego właśnie próba zmarginalizowania Konfederacji w tej sytuacji politycznej, w której jesteśmy, jest tak naprawdę największym zasobem strategicznym Prawa i Sprawiedliwości. Ale to też kłopot dla pozostałych mniejszych partii, dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla Lewicy, dla Szymona Hołowni, bo będzie to wymuszało od nich pójście na ugodę z Donaldem Tuskiem, zgodzenie się na rolę jego przywództwa, wystartowanie z jednej listy, utratę własnej podmiotowości politycznej, bo każde ryzyko nieprzekroczenia progu wyborczego, każde ryzyko tego, że któraś z tych formacji zyska poparcie poniżej 10%, będzie groziło tym, że pomimo tego, że większość Polaków zgodnie z sondażami dzisiaj chce popierać formacje opozycyjne, to te głosy zostaną zmarnowane. Pomimo solidnego poparcia rzędu 7, 8, 9% te formacje mogłyby nie przekroczyć progu wyborczego, tego realnego, mogłyby nie wprowadzić do Sejmu swoich przedstawicieli, więc tak naprawdę potencjalna zmiana ordynacji przez Jarosława Kaczyńskiego będzie wielkim prezentem dla Donalda Tuska,
który opozycyjnych partnerów będzie mógł sobie zwasalizować, a przy okazji pewnie Jarosław Kaczyński i inni politycy Prawa i Sprawiedliwości marzą o tym, żeby przy takiej okazji zwasalizować sobie Solidarną Polskę i Zbigniewa Ziobro i Konfederację właśnie. Co się wydarzy, zobaczymy, nie mam pewności, bardzo uczulam na ten temat, wydaje mi się on niezwykle ważny. Mam nadzieję, że politycy opozycji rozumieją jego doniosłość i będą gotowi na różnego rodzaju sztuczki, które mogłyby się tutaj pojawić, choć kiedy patrzę na to, czym oni na co dzień się zajmują, mam poważne wątpliwości, czy nie przegapią tego, co naprawdę ważne. Dzięki serdeczne, dajcie znać, co sądzicie w komentarzach, czy ta zmiana ordynacji na 100 okręgów się wydarzy, co zrobi Andrzej Duda, czy opozycja będzie gotowa, czy wreszcie Konfederacja będzie miała na to pomysł, w jaki sposób tę zabójczą dla siebie zmianę zablokować. Czekam na wasze komentarze, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie o tym, że jesteśmy na podcastach nie tylko z tym formatem, ale też formatem Szanowne Państwo, którego kolejny odcinek już w sobotę o 12:00. Zapraszam.